Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. Jest ze mną Flamik. Cześć, cześć. Tak, wiem, mało jest odcinków ostatnio z Minecrafta, jednakże mój czas jest ostatnio dość ograniczony, przez co no niestety. Tak, to i tak korzystam z tego, że rano i tak muszę wstać, ale no mam teraz chwilę. A nie muszę rano być za bardzo przytomny, więc no właśnie. Będziemy bawić się tutaj dzisiaj, czyli będziemy tworzyć dalej nasz fusion reaktor, czyli chciałbym go powolutku zacząć uruchamiać. Jednakże, jak dobrze wiecie, tutaj jest potrzebnych kilka konkretnych rzeczy. Przede wszystkim elektrolizer, który no musimy wytworzyć w znacznej ilości. Potem centrifuge i... centrifuge. I potem już sam fusion reaktor. Więc no troszkę tego będziemy potrzebować. Na start zamówiłbym może elektrolizery już, żeby nam się wytwarzały. Stack jak zamówię, no, uda mi się zamówić w ogóle? Ha. Czego mi będzie brakować? Gumy? Gumy. Ej, bez jaj, my nie mamy oakwood planków nauczonych? Bez jaj. Pójdziesz nauczyć planki? W sensie no deski? Jasne. To weź no idź naucz, a ja tutaj wezmę gumki ogarnę. Tak, ja ich więcej ostatnio wrzucałem. O, tutaj się już street upy skończyły. I energia zresztą też. Gumki? Mało tych gumek. Szczerze mówiąc. Więc dobra. Muszę to ogarnąć. Dobra, w takim razie zaraz wracam, jak będę miał więcej gumki. Dobra, powiem tego. Minęło ile z godzinę? Godzinę. Mamy już elektrolizery, 42 sztuki. Tak, zamówiłem stacka, ale no jeszcze się wykonują. Tak, bo przy okazji centryfuża też się wykonują. Teraz tego. Powiedzmy, że tutaj postawimy pierwsze elektrolizery. One będą w takim ładnym rzędzie poustawiane. Jak masz chęć, nie? No. To patrz, pokażę ci jak, a ty ustawisz resztę. Tutaj. Aj. Tu. No i po drugiej stronie tak samo. Po długości całej. Jak coś, można je chyba zamówić nawet. Jak się nie mylę. Raczej powinno się dać. Że tak powiem, do przedostatniej kratki. W ten sposób. No, bo ich będzie naprawdę sporo. Tak nazwę, sporo. I to jest dopiero pierwsza sekcja ich, co nie? Także tego, uwierz mi, naprawdę będzie naprawdę sporo. Aż do przesady. No ale cóż. Dobra. Teraz tego, tutaj potrzebujemy sobie postawić eksportery po całości. Elektrolizery? Nie mam więcej. Tworzą się. Aha. No. Dobra. No, no właśnie, tworzą się dopiero. Na razie weź kabel, co nie. Trzeba by go jakoś tak podłączyć zmyślnie. Biorąc pod uwagę, że tak. Na górze będą eksportery, na dole importery. Będą to dwa różne układy. Tak o. Tu będzie sobie jeden kabel przychodził, tu będzie sobie drugi kabel przychodził. Tak o. Tak, tak. I tak. I ten kabel sobie będzie szedł. Może nawet i w tą stronę. A ten mógłby sejść nawet i w tą stronę. I teraz tego. Tutaj sobie będą detektory. A co będą robić te detektory, to się dowiecie za sekundę. Konkretnie. Tu będzie kabel w ten sposób. Tu w
ten sposób. Nie może tak być. Musi być w drugą stronę. Tu i tu. Tak może być. Ok. Teraz tego. Potrzebuję pistony. Styki pistony konkretnie mówiąc. Czyli jeszcze jeden taki potrzebował. I zaraz wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Styki piston, czyli jeszcze slime ball. Jedną sztukę. Tak wiem, możecie mieć wrażenie, że jestem przygaszony delikatnie, ale tak jak mówiłem, jest dość późna godzina już w tym momencie. Tak, bez tego kabelka. I bez tego. Tego, tutaj postawimy pierwszy detektor, a tutaj będzie drugi detektor. I teraz tak. Above. Tak, above. Czyli więcej niż. I masz się wyświetlić jako sygnał redstone'owy. I tutaj będzie wtedy piston sobie stał. Nie w tym miejscu, w tym dalej troszeczkę. Dziękuję bardzo. I tak, te kabelki generalnie oddziałują na naszego pistona. Czyli jeżeli ja bym teraz wziął lever. Tu mam w plecaku. Tu mam nawet kable jeszcze. Bardzo fajnie. Nie mam dźwigni żadnych? A, mam przy sobie nawet, popatrzcie. Bardzo ciekawe, fajne i znaczy bardzo fajna zależność. Jeżeli kabel, możemy go odepchnąć pistonem, a potem możemy go pistonem z powrotem ściągnąć do nas. To będzie coś, co ja będę w tym momencie chciał wykorzystać, ale nie chciałem niszczyć tego pistona. Halo, nie niszcz się, dziękuję. I teraz tego. Potrzebujemy covery jeszcze. Ale oczywiście te covery z Refined Storage. Może tak, weźmy Cutting Tool'a i zwykłego Stone'a, takiego wiecie, czyściutkiego. On będzie nam tutaj najlepiej się nadawał. Teraz tego, potrzebujemy sobie eksportery przyciągnąć po całości tutaj. Generalnie to jakbyś miał ochotę, mógłbyś ten kabel z energią podciągnąć, nie? Raczej nawet powiem, w którym miejscu, w tym. Nie w tym. Weź gościu, pałuj się. Idź sobie. W tym być nie może, bo tu idzie dotąd kabel. Tego, to od miejsca odpada. Ale może być obok. Dobra, gdzie jesteś? Ja przy reaktorze. To chodź na dół, na dolne piętro. Weź no kabel tutaj postaw, a sam dół. I zaraz będziemy się przebijać przez podłogę, tutaj. Tu i tu musiałbyś się wciągnąć z kablem, czyli jakby wyciągnij go stąd pod sam sufit i w te dwie dziury musisz go wpasować. I musisz go zrobić tak jak tutaj widzisz, wrzucić. Brakło kabla? Mhm, wrzuciłem. A, no spoko. Dobra, teraz tego. Tutaj całość jest praktycznie do rozkopania. Oczywiście w miejscu, gdzie będą maszyny. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj stawiamy nasze eksportery na górze. One będą odpowiadać za dwie sekcje, na dobrą sprawę, elektrolajzerów. Różne dwie sekcje. To muszę podkreślić na początek. To są dwie różne sekcje, które będą tutaj działać od siebie niezależnie. Tak, ok. Zaraz będę ustawiał, co tutaj ma przychodzić. Czyli tak, to już jest podpięte.
I to już jest podpięte. I teraz tak, macie takie, ale jak ty chcesz to rozdzielić, skoro to jest połączone w tym momencie? No właśnie, tutaj mi przychodzą z pomocą moje covery. Czyli stawiam to w tych miejscach i te dwa układy będą się w tym momencie rozdzielać. Tak, bardzo fajna zależność. Tak, jeżeli bym użył tych coverów hollow, to one by zadziałały tak, żeby przepuszczały, a te zwykłe rozdzielają kable. Tak, to jest potrzebne do rozdzielenia. Teraz tego. Taką prośbę mam do ciebie, Flaming. No. W każdy elektrolyzer trzeba wejść teraz, nie? I jak spojrzysz w niego, to masz konfigurę slots w prawym dolnym rogu jego. No. Na dół trzeba mu zrobić input z góry. Nie. Niebieski to jest input. Tak? Rozumiesz? No, czekaj. są trzy okienka poza. Co? Patrz. Konfigurę slots masz, nie? No. To po środku na samym dole co jest, musisz mieć no. Kliknąć w nie i na górze zrobić niebieski. Dobra. A potem klikasz te wszystkie cztery na górze co są. Co nie? I robisz od dołu pomarańczowy. Rozumiesz? No. No, bo chodzi o to, że wyjścia i to trzeba ustawić w każdym. To jakbyś mógł mi skonfigurować je, a ja będę konfigurował kolejne rzeczy. Żebyśmy się oczywiście wyrobili szybciej. Tak, bo nie ukrywam, ale zależy nam dzisiaj na czasie. Tym bardziej, że ja bym chciał wam wypuścić Minecrafta. Aniżeli workersy znowu, które podejrzewam, że większość osób ma dość. Mimo, że część osób zauważyłem, że naprawdę lubi workersy i naprawdę wiele osób się nowych pojawiło na workersy, ale no, nie dzisiaj o workersach. I tak, tutaj trzeba dół cały rozkopać. I tutaj na dole po całości będą musiały polecieć importery. Okej. Okay. Czyli tak, ja od razu rozkopię sobie całość, tak jak będzie tu miało iść. Gdyż no te elektrolyzery nie ma problemu, żeby postawić później w dobrych miejscach po prostu. Tak, i tutaj do samego końca będą szły takie właśnie elektrolyzery. W ogóle nie wiem, czy już nie ma reszty elektrolyzerów nawet. 9 mi się pojawiło jeszcze. Tam jeszcze kilka się powinno wykonać. Chyba, że ty coś dostawiałeś. Dostawiałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć. No dobra, stworzyło się całość tyle, ile zamówiłem na początek. Tak, jeżeli ktoś jest spostrzegawczy, to zauważy, że to będzie bardzo, bardzo duża inwestycja. No, ale moim zdaniem to będzie bardzo opłacalne. Dobra. Cyk. Importery mam przy sobie jakieś? Jakieś coś? Coś? Jakieś? Impo? A nie. Tu, ale są zrobione. Dobra. Zamówimy jeszcze dwa staki importerów i eksporterów. No też ze dwa staki. Tak, od razu pamiętajcie, że to jest osobny układ, który będzie się tym zajmował. Ile on tu już zużywa? Niby 15 tylko. A, bo jest niepodłączony tutaj jeszcze. Teraz tego, te kable 2 będzie można już podłączyć na dobrą sprawę. Znaczy ze sobą połączyć bardziej. O to mi chodziło. Dobra, ja bym je pociągnął gdzieś tędy może.
Zobaczymy teraz, ile to energii będzie. Ale górę odcięło, tak. Górę odcięło, więc będzie ok. Dobra. I teraz oczywiście musimy... Czekaj, prąd dostały te maszyny, tak? Dostały, ok. Więc to byłoby git. Teraz tak o. Musimy załatwić, żeby do części z nich ściągało jeden surowiec, a z drugiej części drugi surowiec. Wiesz co? Dobra. Rozumiem, konfigurujesz wszystkie po kolei? Tak. Git, dzięki ci bardzo. Dobra. Do tego jakoś dojdziemy. I teraz jest ząg, bo musi to być jeden niżej. Dlaczego? To wam zaraz powiem. Ale może być tutaj. Może być. Git. Wtedy mi nie jest to nawet potrzebne. Genialnie. Dobra, czyli tak, to i to ściągamy. Nie, no dobrze, above, czyli wyłącz jak będzie więcej niż. Dobra. Okej. Okay. Tak, dlaczego to nie może się stykać? Bo to po prostu będzie przepuszczać sygnał i nie będzie to działać tak, jakbym tego bardzo mocno chciał. Tak, chodzi o to oczywiście, że w jednym zaraz ustawimy, że masz ściągać, jeżeli będziesz miał danego surowca mniej niż. Na przykład, nie wiem, myślę, że zadziałamy na pełnych wartościach, czyli 1024. Czy to będzie taka wartość, która nie zrujnuje mnie, jeżeli chodzi o moje pojemności, gdyż tutaj no, mamy ten dysk duży, 256, a tutaj i tak po 1K, po 1024 wszystko będzie się składować, więc nie będzie większego problemu. Dobra. Bierzemy sobie water cella. I tutaj po jednej stronie wszystkie te będą miały water cella. Czyli tak, ty. Tak, to jest taka patologiczna robota, którą też trzeba ustawić, niestety, ktoś to musi zrobić. Że Flaming ustawia sloty, no to nie będę go prosił o to, żeby jeszcze celki ustawiał, że mają się tutaj ściągać. No bez przesady, prawda? No właśnie. Najpierw wszędzie ustawię, a potem wytworzę to, co ma się tutaj wytwarzać. I system powinien zacząć pracę swoją. I wytwarzanie surowca. Czyli tego. Ciach, 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 pach, pach, pach. Dobra. Oczywiście jeszcze na dół będę musiał postawić importery. Cyk, cyk, cyk. Dobra. I oczywiście tak, to pomiędzy nimi będzie musiało być rozdzielenie coverem i w górę też będzie musiało być rozdzielenie, żeby czasem ten system nam się tutaj nie wpiął do nich. Czyli tak, ciach i dalej by musiało to być ciach, ciach. Dobra. I resztę już z dołu zobaczę, więc może to być od dołu spokojnie zapięte. Aj. Tu nie musi być, no ale okej. Okay. Zresztą całość później chyba i tak przykryję coverami, że od dołu tego nie musiał oglądać. Chociaż no wiem, że nie jest to konieczne, no ale
Może być. Dobra, w takim razie tak. Do pierwszego. A, jedną stronę na razie tylko obsłużyłeś, rozumiem. No. Okej. Okay. Spoko. W każdym razie tutaj będą się wytwarzać electrolyzed water cele. Które ustawiamy tutaj. Różnie można poniżej. Red paper. Czyli poniżej 1024 system ma działać i wytwarzać electrolyzed water cele. W drugą stronę. Tak, jak widzicie, już ponad 118 wytworzył, także naprawdę spoko. W drugą stronę ma działać. A, tylko tu musi być więcej ich, chyba 5. 6. Tak, 6. Dobra. W drugą stronę ma je wytwarzać hydrogen. Tak, i to jest już bardziej skomplikowane. Tak, tu jest 4 KFE, a tu jest wow. 400 KFE. No, nie ukrywam, że to będzie bardzo, bardzo drogi system. Ale tak jak mówiłem, to się z czasem opłaci, więc nie będzie z tym większego problemu. W każdym razie, ustawmy ten electrolyzed water cell. Że on tutaj ma się ściągać cały czas, bez większego warunku. I tak jak mówiłem, to będzie do końca pociągnięte, a ewentualnie jeszcze po drugiej stronie później. Też to, że tak powiem, zateguję, żeby to po prostu działało na większą skalę. Tak, na tą chwilę będzie tego tyle. A później zobaczymy, jak to będzie szło. Gdyż tak, to będzie układ, który będzie naprawdę dużym układem. Tego nie mogę zaprzeczyć. Na importery jeszcze muszę dołożyć na dole. No dobra. A eksportery mi się zrobiły? Już zrobiły. Więc ten eksporter brakujący tutaj trzeba dołożyć. Ciach. I teraz lecimy dalej z układaniem electrolyzed water celi. Dobra. Ciach. Znaczy wiecie, tu ma ściągać się po prostu maksymalna wartość, ile tylko jest w stanie wytworzyć. Aj, nie eksportery, tylko electrolyzed water cell. I tutaj, jeżeli masz poniżej 1000, przepraszam, oczywiście hydrogen. Jeżeli masz hydrogenu poniżej 1024, no to działaj. Czyli jak widać, systemy wyłączą się w momencie, kiedy osiągną swój górny limit. Czyli jakby się zapełnią. I teraz tak, puste cele będą wracać do nas. To jest akurat bardzo w porządku opcja. Będziemy dostawać jeszcze compressed air cele. To trzeba być, tego się będzie trzeba pozbywać, gdyż to dla nas będzie śmieć, ale tym się zajmę później, gdyż tutaj będzie do wykorzystania układ z fluid transponderami, który jest dość prosty, więc nie ma co się z nim za bardzo szczypać, że to tak nazwę. A stąd przeskakuje? What? Moment, bo zgłupiałem. Nie no, leci z dołu. Ja się mogłem gdzieś machnąć. Ale szczerze, jeżeli działa... Sam fakt, że działa, to mi wystarczy. O, jak widzicie, naprodukował sobie tyle celek, ile potrzebował i w tym momencie zakończył swoją pracę. Teraz ten będzie się pultał o to, że jakby no nie jest jeszcze ustawiony, jak tylko flamik tu poustawia, to ten się powinien, ten zacznie działać, więc ten powinien też wznowić swoje działanie, dopóki nie osiągnie pewnego pułapu,
a że ten będzie chciał cały czas ściągać te celki, no to będzie dłuższy czas pracował. Tak to trzeba nazwać. Tak, tutaj będzie energia skakać 70-80 FE, czyli RF-ów na tick w tym momencie ściąga. Ten układ, jakby ktoś pytał, jest w całości zasilany z naszego reaktora atomowego w tym momencie. Więc no, reaktorek ma teraz wpiernicz, można powiedzieć delikatnie. Tak, jak tu z energią stoimy? No, cały czas jesteśmy na dużym plusie, więc nie ma problemu. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Dobra, w takim razie to już mamy załatwione. Teraz potrzebujemy centrifuge. Wow, już mamy 25 minut. Dobrze mówię? 25? Czy więcej? Mniejsze. Wręcz. Brąz mam? Nie mam. 3 sztuki brązu. Bardzo szybko poproszę. No, jak widać, autocrafting działa świetnie. Dobra. I mamy nasz centrifuge. Tak, i je ustawiamy dokładnie w ten sam sposób, co nasze elektrolajzery. I teraz tego. Kwestia jest taka, że jeżeli będziemy potrzebować więcej ich, to albo zbuduję kolejne piętra tutaj, tak, w zależności od tego, czy będzie się to wyrabiać, czy się nie będzie wyrabiać i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i tak by to wyglądało jak na razie. No mówię, na razie kwestia jest tego, że potrzebujemy wykonać sobie duże ilości celek. Dopóki nie wykonam jeszcze drugiego reaktora fuzyjnego, który jest mi też niezbędny, nie ukrywam, bo w tym będziemy tworzyć jeszcze półprodukt też, a dopiero finalny produkt będzie tutaj tworzony. Aczkolwiek prawdopodobnie ta jedna sekcja, która tu jest, powinna wystarczyć. Najwyżej, to jak mówię, tutaj będzie odbicie lustrzane, że tak powiem, tego co jest tam. Czyli tu jest jakby środek, to będzie taki motyl. O. Czyli jeżeli tu są centrifuge, to centrifuge będą tu. Elektrolajzery tam, to będą w tym miejscu, tutaj gdzie wskazuję. Mam nadzieję, że wszyscy mnie rozumieją, o co mi chodzi. Ja też mogę mówić troszeczkę chaotycznie albo niezrozumiale, bo godzina jest dość późna. Tak. Niestety. W każdym razie, tu mamy electrolyzer water cele. A rozumiem, że jeszcze tą stronę robisz. Od dołu wejście. A od góry mamy wyjście. Wróć na odwrót. Jeju. Tak, jest już naprawdę późna godzina, uwierzcie. W każdym razie on sobie już w tym momencie będzie ściągał, tak, zrobiłem na pokaz wam. On będzie sobie ściągał już nasze electrolyzed water cele, więc on... Gdzieś się zajumałeś. Albo ja się zajumałem. Nie, ja się nie zajumałem. A, jeszcze tego nie ustawiłeś po prostu. No. W każdym razie on sobie będzie tutaj powoli to przetwarzał. Dopóki nie osiągnie oczywiście 1024 hydrogenceli. No właśnie, i teraz moje pytanie, czy nie dać im tutaj czasem overclocker upgrade'ów. Szczerze, z tym się chyba na razie wstrzymam, wiecie. A jak będę widział, że już to się serio nie wyrabia, to wtedy ruszymy z overclocker upgrade'ami. No i to będzie chyba najlepsza opcja. A, wiem co miałem jeszcze zrobić.
Liquid Transponder chciałem zrobić. Jak to się nazywa, powiedzcie mi. Fluid Transponder, no właśnie, jeszcze starą nazwą. Fluid Transponder. Czy jestem w stanie go wykonać tego? Jestem w stanie go wykonać tego. Super. Więc tak, jeden ten. I stworzymy sobie upgrade kita. Od razu. Tak, chwilę mu to może zejść. Ale teraz tego, z racji, że tu mamy kabel wyciągnięty. Tak, postawimy go tutaj. Masz kable energetyczne? To rezonant? Nie. Aha. Dobra, w każdym razie tu będzie wejście. W drugą stronę. Tu będzie wyjście. Wyjście będzie również od dołu. Auto output. I na dole będzie trashcan fluidowy. Dobra, mamy to. Tylko tyle masz kabli? No, tylko tyle miałem. Brakuje trzech. Reszta w układzie, zobacz. Dobra, mam w układzie. Teraz tego. Tak jak mówiłem, tutaj będzie importer, a tu będzie eksporter. I oczywiście co on będzie importował, eksportował? On będzie pozbywał się tych compressed air celi. Tak, gdyż najprostszą opcją jest tutaj wziąć, wrzucić go do eksportera, wrzucić go i compressed air się wywala nam w ten sposób. Jednakże, tak jak mówiłem, potrzebujemy trash can na fluidy. Który będzie pozbywał nam się tego naszego fluida. Gdyż tak jak mówiłem, on jest nam zupełnie niepotrzebny. Znaczy inaczej, sprawdźmy, czy on jest w ogóle do czegoś przydatny. Compressed air cell. Dobra, żeby stworzyć wodę. Sodium per jakieś coś tam. Nitro coś tam cel. Do czego to jest wykorzystywane? Dobra, czyli do niczego, czyli to jest jakby sobie, bo jest. Czyli na razie tego nie wykorzystamy. W każdym razie, no, jak widać, jest tego sporo. Tak, tutaj do tych centrifugy będzie do jednych ściągany hydrogen cell, żeby tworzyć deuterium. Prawda? Czyli tej empty cela będziemy dostawać z powrotem. A do drugiego będą ściągane właśnie deuterium, żeby stworzyć tritium. I teraz z połączenia deuterium i tritium w tym fusion reaktorze będziemy uzyskiwać helium 3 cel bodajże, tak? A później z połączenia deuterium i helium 3 będziemy uzyskać już helium plazma, który będziemy wykorzystywać w plazmageneratorach, co jest bardzo sympatyczną opcją. Tak, i plazmageneratory będą już produkować tam energię konkretnie. Plazmageneratory bym zamontował już tutaj na dole może, ale nad tym będziemy się rozwodzić później, gdyż powiem Wam szczerze, że w tym miejscu zakończę ten odcinek. Dziękuję Wam w takim razie za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i właśnie, napiszcie mi w komentarzach, co o tym całym układzie sądzicie. Wiem, to będzie ogromny układ, największy chyba możliwy układ do stworzenia w ogóle, jeśli chodzi o tych Reborna, w ogóle o tą paczkę modyfikacji, chyba większego układu, znaczy inaczej, większego układu. Układu, który potrzebował większą ilość maszyn do swojego działania takiego super ekstra wypaśnego, chyba nie ma.
Tak mi się wydaje. Znaczy, super ekstrapaśnego to może jest duże słowo. Po prostu, żeby działał, tak? No bo nie ukrywam, ale jakby powstały dwa elektrolyzery, dwa centrifuge, to by to się nie wyrobiło chyba za Chiny ludowe. No, tak mi się wydaje. Dlatego zostawiam to w tej wersji, w której obecnie widzicie. Już uważam, że nie ma sensu tego otworzyć w inny sposób. Dobra, w takim razie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, wszystkim cześć.